Już wkrótce zniknąć ma metalowe ogrodzenie przez kilka ostatnich miesięcy okalające Park Kosynierów w Ostrzeszowie. Tym samym końca dobiegną prace rewitalizacyjne i teren ponownie stanie się dostępny dla mieszkańców miasta i odwiedzających je osoby. Inwestycja ruszyła na przełomie czerwca i lipca, pochłaniając około 8 milionów złotych. Trzeba jednak pamiętać, że zadanie swoim zakresem obejmuje także budowę skateparku i pump tracku na ulicy Norweskiej. Całe to zadanie zostało dofinansowane kwotą 4,5 miliona złotych z programu inwestycji strategicznych. Tak więc myślę, że jak na skalę tego przedsięwzięcia i to, co będzie cieszyć naszych mieszkańców, takie dofinansowanie było niezbędne, żeby inwestycje, które od lat były oczekiwane, bo i o przebudowie parku, i o budowie nowej fontanny, i przede wszystkim skateparku, mówiło się naprawdę od długiego czasu, teraz będziemy mogli się z tego cieszyć już na wiele, wiele kolejnych lat. O ile jednak na finał robót w skateparku trzeba będzie poczekać do wiosny przyszłego roku, to w Parku Kosynierów pozostały do wykonania już tylko ostatnie szlify. W zasadzie pozostało nam już bardzo niewiele, tak jak widać tutaj za naszymi plecami. Trwają takie ostatnie prace w obrębie tutaj pergoli. Zostało do zamontowania takie drewniane zwieńczenie pergoli. Jakieś końcowe prace, czyli sprzątanie, ostatnie nasadzenia, zagrabienie później jeszcze tej ziemi, wyrównanie. Także myślę, że przyszły tydzień będziemy mieli prace zakończone, zostały już takie naprawdę drobne wykończenia. Później pozostanie odbiór techniczny i przedsięwzięcie będzie można uznać za oficjalnie zakończone. Kiedy więc należy spodziewać się uroczystego otwarcia Parku Kosynierów po rewitalizacji? Myślę, że na razie oficjalnego terminu nie wskażemy. Musimy zebrać wszystkie dokumenty od wykonawcy, zakończyć tutaj tak jakby właśnie ten odbiór techniczny, no i później zgłosić też zakończenie do nadzoru budowlanego, także takiego konkretnego dnia jeszcze nie wskażemy, ale mamy nadzieję, że gdzieś tam do końca listopada uda nam się te wszystkie formalności zakończyć, żeby park już cieszył mieszkańców jeszcze przy tych ostatnich pogodnych dniach. Tym, co siłą rzeczy najbardziej przykuwa uwagę, jest oczywiście nowa fontanna, której niedawne testy spotkały się z dużym zainteresowaniem i licznymi reakcjami w sieci. Według zapowiedzi będzie ona uruchamiana do momentu, aż na dobre zapanują temperatury poniżej zera. Mamy dużo więcej dysz, które nam w zasadzie teraz jeszcze pozwalają na regulację wysokości strumienia. Możemy po prostu to sobie ustawić, zaprogramować. Kolory też możemy zaprogramować poszczególnych dysz, także no, możliwości jest bardzo dużo, ogranicza w zasadzie na dzień dzisiejszy. W fontannie jest wbudowany czujnik zmierzchowy, także te lampy nie powinny się włączać bez powodu. Gdy zrobi się dookoła ciemno, to dopiero one się uruchomią, także będzie właśnie można podziwiać się na efekcie jasnym wieczorem. O starej fontannie przypominać będzie jej cokół, który postanowiono pozostawić w Parku Kosynierów. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom części mieszkańców. Jak bowiem wiadomo, rewitalizacja od początku budziła wśród Ostrzeszowian spore kontrowersje, a demontaż fontanny był jednym z głównych punktów zapalnych. Myślę, że wiele osób ma często takie obawy przed zmianą i to, co powiedział pan redaktor, czyli przywiązanie do takich historycznych, albo nawet nie historycznych, tylko swoich życiowych miejsc, w których się przebywało, spędzało czas, rodzi też jakiś sentyment i stąd te obawy, ale już po wykonaniu prac myślę, że wielu mieszkańców już teraz jest naprawdę zadowolonych z efektów, a będzie jeszcze bardziej, kiedy to wszystko zostanie uruchomione, a myślę w szczególności na wiosnę, kiedy całe nasadzenia, ta zieleń odbije, pokażą się też kolory w parku, no a kolory fontanny będą tylko tego uzupełnieniem. Krytyczne głosy dotyczyły też wyprowadzenia z parku placu zabaw. W zamian miejsce takie powstaje aktualnie na ulicy Norweskiej w sąsiedztwie skateparku. Tam praktycznie zakończona jest już budowa ścieżek. Ostatnie metry dosłownie zostały do ułożenia. Po tym przyjeżdża tak zwana nawierzchnia bezpieczna, czyli piasek, który będzie otaczał elementy do zabaw. No i same urządzenia, które przyjadą i będą zamontowane. Prace też powinny zakończyć się do końca tego roku, czyli praktycznie zbiegną się tu z otwarciem parku miejskiego. No i myślę, że skala również będzie zadowalająca, no bo będzie to zdecydowanie największy plac zabaw w mieście z nowoczesnymi urządzeniami, z takimi, których jeszcze nie ma tutaj nigdzie w mieście i w gminie. I myślę, że wielkość tego placu zabaw też spowoduje, że naprawdę wiele, wiele dzieci razem oczywiście z opiekunami będą mogły tam spędzać długie godziny. Zakres rewitalizacji Parku Kosynierów był bardzo szeroki. Mamy wymienione wszystkie nawierzchnie na mineralno-żywiczne, które przepuszczają wodę, także ten system korzeniowy, który jest nawet pod alejkami, który by się tam pojawił, to będzie nawodniony, więc tutaj taki plus, to jest bardzo taka fajna, nowoczesna nawierzchnia. Mamy całą nową infrastrukturę, jeżeli chodzi o nawodnienie, o fontannę, mała architektura, nowe oświetlenie.
Były wypielęgnowane wszystkie drzewa, jakieś takie stare gałęzie, które były obumarłe, zostały pousuwane. Wycięliśmy kilka starych, obumarłych drzew, które już po prostu gdzieś zagrażały bezpieczeństwu. Park zyskał takie nowe oblicze. Jeżeli chodzi właśnie o pergolę, o małą architekturę, to te elementy drewniane mają spójną kolorystykę, także mamy tutaj kolor orzechu. Jeżeli chodzi o takie elementy metalowe, to są czarne, więc takie fajne, stonowane kolory. Myślę, że park będzie, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, to bardzo zyska. Znając kwoty wydane na realizację przedsięwzięcia, warto zapytać, ile kosztować będzie bieżące utrzymanie parku. Zdaniem naszych rozmówców będą one zbliżone do tych, jakie ponoszono do tej pory. W budżecie gminy na utrzymanie zieleni, w tym także parków miejskich, przeznaczone jest aktualnie około 350 tysięcy złotych. Co przyniesie nowy rok? Wkrótce się przekonamy.